O, jaka ładna Sierra. A nie, czekaj. Siemacie, z tej strony Base Driver, a to ostatnia już część wrześniowego tryptyku włocławskiego. Ford P100, bo tak nazywa się ten wynalazek z mordą Sierry i paką z tyłu, pojawił się po raz pierwszy już w 1971 roku i bazował na ówczesnej Cortinie. Tak naprawdę nazywał się podówczas Cortina Pickup, ale już ledwie 11 lat później został rebrandowany na P100. Nie wiem skąd ta nazwa, ale lubię P100, więc daję okejkę. Pierwsza generacja była tłuczona w RPA. W 1987 pojawiło się nowe, produkowane już w Portugalii P100, tym razem oparte o Sierrę, a w zasadzie jej front, gdyż wszystko za kabiną jest już zupełnie odrębną konstrukcją. Przede wszystkim, o ile przód jest samonośny, o tyle paka została oparta na dość potężnej ramie zaczynającej się w okolicach zadów kierowcy i pasażera. Dzięki temu P100 może targnąć nawet tonę i nie stęknie. Po drugie, tylny zawies jest zupełnie inny niż w ścierce. Mamy tu pochodzący z ówczesnej generacji Transita sztywny most na resorach piórowych. Stąd też koła z Transita właśnie. Nikt nie chciał bawić się w zmianę tylnych piast, więc z przodu zastosowano adaptery, by można było użyć takich samych felg na obu osiach. Proszę, gotowe, postarane na mocne 30%. Podobnie mocno postarane jest wnętrze. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to źle, od przeniesiony 1 do 1 ze Sierry. Te same proste zegary, oczywiście z najbiedniejszej wersji bez obrotomierza. Ta sama lekko zwrócona ku kierowcy niczym w BMW konsola środkowa, ba, jest nawet oryginalne fordowskie radyjko na kod. Tylko wajcha zmiany biegów wydaje się sterczeć nieco wyżej. No ale skrzynia, tak samo jak most, jest tu z Transita. Niestety robi się nieco gorzej, gdy spróbujemy ustawić sobie jakoś fotel i całą resztę. Niby da się tu coś wyregulować, ale cokolwiek nie zrobimy, kierownica będzie zmysłowo smyrać nas po udach. A regulacji kolumny kierowniczej oczywiście nie ma, to wół roboczy, więc po cholerę tu takiej luksusy. Słabe są również materiały. Po tych wszystkich latach spędzonych najpierw w Finlandii, a obecnie w naszej pięknej krainie, górna część deski rozdzielczej przypomina falę Dunaju, a obicie boczków malowniczo odłazi od płyty wiórowej, do której było przyklejone. Na szczęście same fotele nie są złe, choć oczywiście próżno tu szukać znanej ze Sierry gruchy do pompowania odcinka lędźwiowego. Za kabiną natomiast rozciąga się wielka paka. Niezła draka, paka większa niż u traka. I owszem, da się tu wrzucić dowolną liczbę basów i inszego sprzętu, ale z otwartej, niczym nie osłoniętej paki zaraz ktoś go wyjmie, więc lepiej wykorzystać ją do tego, do czego wykorzystał ją właściciel. Wyłożyć folią i zrobić mobilny basen dla dzieciaków. Tak da się. Z przodu z kolei kryje się podstawowy napęd P100. Dwulitrowy gaźnikowy benzyniak z serii Pinto. Pomyślicie zapewne, no 2 litry w benzynie to pewnie ładnie idzie. Otóż wała. To wersja odprężona, wypluwająca całe 73 konie. Ale za to po pierwsze pójdzie na mazucie i plwocinach, po drugie zaś na obudowie filtra mamy dumny napis OHC, żeby było widać, że to nie jest znana wszystkim żenująca OHV-ka na trzech podporach wału. Pora zatem wsiąść do tego cuda i zobaczyć, czym jakiemuś Finowi przyszło lata temu targać gruz albo kraty Finlandii. Rozsypał się uchwyt od telefonu, o, proszę. Wiwat, chińska jakość, dlatego kręcimy tak. Więc tak, ten wspaniały wynalazek oczywiście nie ma wspomagania. Bo po co? Po co wspomaganie w wole roboczym? To jest samochód do pracy, a praca jest od tego, żeby się namęczyć, żeby pozapić bez sensu, byleby tylko pokazać, że coś się robi, że za coś ci płacą. A że to przeważnie nie ma sensu, to kogo by tam to obchodziło? Ale tak poza tym i poza dosyć koszmarną pozycją za kierownicą, to nie jest tak źle. Znaczy koszmarną, bo kierownica leży po prostu na kolanach i tyle. Gdy już ruszymy, takie ranie chodzi znowu tak ciężko. A co najciekawsze, bardzo leciutko chodzą pedały. Przede wszystkim sprzęgło. Naprawdę operuje się nim w bardzo, bardzo cywilizowany sposób. To jest zaskakujące. Hamulec też, aczkolwiek nie powiem, żeby hamulce tutaj były jakieś mega skuteczne. Zwrotność na początku, jak manewrowałem na parkingu, myślałem, że będzie gorsza, ale jest zupełnie przyzwoita, jak się okazuje. Oczywiście wiadomo, że przy prędkościach manewrowych trzeba się trochę namachać kierownicą bez wspomagania, ale nie jest najgorzej. Da się tutaj zawrócić na ciasnej wiejskiej drodze, wioząc pół tony kartofli na pace. Na wolnych obrotach ten benzyniak, dwulitrowy benzyniak pompujący całe wściekłe 72 konie, bodajże, sprawdzę to jeszcze, pracuje troszeczkę jak diesel. Ale kiedy już się ruszy, to brzmienie jest takie trochę jak w żuku. Generalnie wrażenia dźwiękowe są dosyć konkretne. Widać, ta paka z tyłu służy jako pudło rezonansowe.
Jest głośno, jest twardo. Tylna oś, kiedy paka jest pusta, podskakuje jak piłeczka na tych resorach piórowych. Takich z kilku grubych, solidnych piór. Dynamika? No... powiedzmy. Jak już powiedziałem, 72 konie z 2 litrów w pick-upie. Natomiast trzeba przyznać, że ten silnik jest w stanie się zebrać nawet z bardzo niskich obrotów. Może tutaj chodzi o te 72 konie przy 2 litrach. W sumie w tym samochodzie jest coś z żuka. To jest taki, można powiedzieć, bardziej cywilizowany żuk. To, czego tutaj naprawdę brakuje, to jest instalacja gazowa. Taki silnik, niewysilony benzyniak, dwulitrowy, bez gazioru. Come on. Przecież on płacze. On szlocha, słyszę jego błagania o to szlachetne LPG, paliwo lepsze, ponieważ gazowe. Ale nie, poskąpiono mu. Dobra, tak podsumowując, co mogę powiedzieć o takim P100? Jest to generalnie prosty, toporny wór roboczy, który powstał na bazie jednego z nowocześniejszych samochodów początku lat 80. Z jednej strony mamy przód od Sierry, która jak na datę swojego debiutu była naprawdę nowoczesna, a jej stylistyka, kilka rozwiązań, typu tylne zawieszenie i tak dalej, można było podówczas nazwać nawet w pewien sposób wyrafinowanymi. Tu natomiast ten samochód to jest młotek. Jest prosty, jest toporny. Jak się używa go niezgodnie z przeznaczeniem, tak jak ja teraz, może zaboleć, ale swoją funkcję spełnia. I podejrzewam, że gdyby tutaj z tyłu wrzucić tonę gruzu, to i bez to tę funkcję by spełniło. Może dlatego, że samo jest niezłym gruzem. I to tyle w temacie Forda P100. Jest toporny, niewygodny, koszmarny w manewrowaniu, badziewnie wykonany w środku, a do tego nie za bardzo jedzie. A jak już się rozbuja, hałas i wibracje wału napędowego odkręcają śruby i rozdzierają spawy. Ale i tak ma w sobie coś sympatycznego. Na pewno wolałbym go od Daci, którą niedawno testował Złomnik. Na szczęście jednak pick-up jest mi zbędny i niechaj tak już pozostanie. Wy natomiast wbijajcie na mojego Face'a, Insta i stronę www.basedriver.pl, zaś ci z Was, którzy to co robi uznają za godne wsparcia, również na mojego Patronite'a. Dzięki ogromne i do najbliższego.